Witam wszystkich bardzo serdecznie ze studia Łączy Nas Piłka, które dzisiaj zostało przejęte przez ekipę Łączy Nas eFootball. Mamy dla Was finał ePucharu Polski w PES 2021, a zmierzą się w nim Arka Gdynia i GKS Jastrzębie. Prawie 100 zespołów, dobrze mówię, zespołów, bo każdy klub składał dwuosobowe drużyny, zostało zgłoszonych do tego turnieju, a dzisiaj czas na finał. Zobaczmy, jak to wyglądało do tej pory. Zapraszamy na skrót ostatnich wydarzeń z ePucharu Polski. Widzimy pary 1/16 finału ePucharu Polski PES 2021. 15 par i jedna para barażowa, ale o tym później. Przenosimy się na wirtualną murawę. RKS Radomsko nie było rywalem dla poznańskiej Warty. Duet Dębowski-Styczeń wygrywa to spotkanie 3-0. Zobaczmy tutaj Lewandowski, ile on miał miejsca. ŁKS wypożyczył zawodników z zaprzyjaźnionego Zawiszy i pokazali oni, że umieją grać w PES-a. 5-0, deklasacja. Zwycięzca regionalnego etapu ePucharu Polski Potok Pszczółki pokonał rezerwy Pogoni Szczecin. Już widzimy, czemu byli zgłoszeni jako dwójka. W meczu GKS Jastrzębie kontra Podbeskidzie padło dużo bramek i nieznacznie lepsi byli górale. Kto wiedział, że te kluby spotkają się jeszcze raz w półfinale rozgrywek ePucharu Polski w PES 2021. Jak to się stało? Jest to efektem tego, że Jastrzębie grało w barażach. Najpierw pokonali Lechię Zielona Góra, a potem Górnik Zabrze. Ładna bramka z wolnego, ale też ten mecz był na styk. Tylko 4-3. W meczu Wisłoka-Dębica-Korona Kielce bracia przeorscy pokazali wielki kawał skilla w PES-a. Natomiast jedna z bramek była dosyć śmieszna. Zobaczmy, co tu się stało. Co za tańce bramkarza. Hutnik pokonał Brookbet Termalikę, ale Słonikom trzeba przyznać, że walczyli i umieją też strzelać bramki z rzutów wolnych. Zobaczmy za chwilę, piękna bramka ze strony Radzimisza. Właśnie tutaj jeszcze wracali do gry, bramka dała wynik 1-2, ale nie udało się wygrać. Gryf Wejherowo kontra pierwsza drużyna Pogoni Szczecin. Gryf postawił ciężkie warunki, ale Pomorzanie zwyciężyli wynikiem 3-2. Tutaj ta piłka się tak ledwo wturlała do bramki. Zobaczmy tutaj, jak rozklepana została obrona. No piękna bramka. I widzimy komplet wyników 1/16 finału, a za chwilę pary wylosowane w 1/8 finału i mamy dla Was wybrane mecze. Arka Gdynia, bracia Wójcik, ponownie braterska moc, pokonali ŁKS Łódź 4-1, ale tutaj trzeba przyznać, że bardzo ładne bramki. Pozostajemy przy rodzeństwie, ale tym razem z Korony Kielce, bo zespół przeorskich pokonał GKS Tychy, który ma własną sekcję e-sportową. W kolejnym meczu GKS Jastrzębie 8-3 pokonuje Pogoń Szczecin. No tutaj duet Bałdyś-Kozłowski się rozstrzali. Zobaczmy te bramki, jak one padały. A w meczu Górnik Łęczna kontra Podbeskidzie piękną bramką wyszli na prowadzenie górnicy, ale nie utrzymali tego w rewanżu po dwóch nieszczęśliwych sytuacjach po odbijankach. Przegrywają to spotkanie. Tutaj widzimy wszystkie wyniki 1/8, a losowanie 1/4 odbyło się oficjalnie w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Tu widzimy efekt tego losowania i za chwilę przejdziemy do każdego meczu. GKS Jastrzębie kontra Hutnik Kraków. No co tu dużo mówić, Bartłomiej Bałdyś, reprezentant Polski, pokazał tutaj skilla, poprowadził Jastrzębie do zwycięstwa. 6-2 pokonali Hutnik Kraków. W meczu Podbeskidzie kontra Wektra z Buczyn zaczęło się od rzutu karnego, ale Wektra, zwycięzca regionalnego ePucharu Polski, no liczyli na więcej. Jano tutaj szczególnie liczył o awans na finały kwalifikacji do reprezentacji Polski. 6-2. Olimpia Grudziądz kontra Śląsk Wrocław to mecz z podtekstami, bo w barwach Olimpii gra zawodnik, który zdobył ze Śląskiem tytuł mistrza E-ligi, czyli Kasjan Kasy Bojarowski. Była bramka za bramką, jedna, druga, trzecia, zobaczmy, jak to wyglądało w dwumeczu, ale w końcu pod sam koniec padła bramka decydująca. Kto ją strzelił? Strzelił ją zawodnik Śląska Wrocław i w takich okolicznościach Olimpia przegrywa i traci awans do 1/2 finału. Kolejny pojedynek to pojedynek rodzeństw. Bracia przeorscy z Korony Kielce kontra bracia Wójcik z Arki Gdynia. Kto wygrał? Padło aż 8 bramek, ale aż 7 z nich strzelili arkowcy. Tutaj widzimy wszystkie wyniki i czas na półfinały. Arka Gdynia kontra Śląsk Wrocław. To miał być wyrównany mecz, bardzo dobre spotkanie. Było dużo bramek, 9-3 wygrywają arkowcy i zobaczmy, no Śląsk, jakie daje prezenty. Czemu nie wykorzystywać takiej okazji?
Drugi pojedynek pod Beskidzie Bielsko-Biała kontra GKS Jastrzębie był bardziej wyrównany, ale tutaj też zdecydowana przewaga zawodników ze Śląska i to oni meldują się w finale. Górale nawet nie mogli strzelić rzutu karnego. Tutaj widzimy drabinkę finałową i kilka klubów, które odpadły niedaleko przed finałem, a w finale Arka Gdynia kontra GKS Jastrzębie już za chwilę. Wiemy już, co się działo, w takim razie przejdźmy do tego meczu. Najpierw Arka Gdynia, mamy Filipa i Janka. Panowie, witam was bardzo serdecznie. W poprzedniej kolejce, tudzież w poprzedniej rundzie, zdemolowaliście Śląsk Wrocław. Czy oczekujecie tego samego po tym meczu? Na pewno nie. To jest finał. Tutaj już nie ma... Nie chcę powiedzieć, że przypadkowo, że ktoś się tutaj znalazł, czy też nie. Na pewno zasłużeni finaliści są. Spodziewam się mega wyrównanych pojedynków, mega zaciętego meczu. Wszystko się może zdarzyć. Okej, Jancio, a teraz pytanie do ciebie. Spotkasz się z kolegą z reprezentacji. Czy to będą jakieś takie małe porachunki, czy raczej nie ma to dla ciebie znaczenia? Wydaje mi się, że czy porachunki, no wiadomo, że zawsze gdzieś tam jest ta rywalizacja, ale my z Bartkiem akurat mamy takie pojedynki zazwyczaj dosyć ciekawe, bo i ja i Bartek lubimy trochę dryblować i bardzo często to owocuje w jakichś dobrych akcjach, więc kto wie, może i dzisiaj coś się takiego wydarzy i raczej bym, na pewno bym nie patrzył na to jako coś złego, jedynie jakaś czysta sportowa rywalizacja i tyle. Okej, a przygotowaliście coś specjalnego? Mówiliście tam, że może jakieś rzuty rożne, jakieś stałe fragmenty gry? Ale teraz, jeśli chodzi, tak, przed chwilą próbowaliśmy i można powiedzieć, że to jest coś specjalnego, ale czy będzie do zastosowania strzał z przewrotki w grze, to bym się kłócił. Zobaczymy. Dobrze, widzimy, że Arka Gdynia w bardzo dobrych humorach. W takim razie przejdźmy do GKS-u Jastrzębie. Panowie, witam was bardzo serdecznie. Przede wszystkim gracie dzisiaj oddzielnie. Ostatnio widzieliśmy was razem. Czy takie jest względy logistyczne, komunikacyjne, czy tak miało być? Co nam o tym powiecie? Można powiedzieć, że względy logistyczne, bo jednak troszkę w pracy mi przytrzymali, firma moja się rozwija, jednak dzisiaj nie udało nam się spotkać w jednym mieszkaniu i spróbować zagrać z innego miejsca. Okej, a myślicie, że to może spowodować, że komunikacja w meczu będzie gorsza? Myślę, że nie. Z Bartkiem gramy już dość sporo czasu. Nasz styl gry również jest praktycznie taki sam. Lubimy trochę szybciej piłkę pograć. Bartek więcej na pewno drybluje. Myślę, że to raczej nie będzie takiego większego problemu, że gramy właśnie z dwóch innych miejsc. Słyszałem, że macie bardzo duże wsparcie z klubu. Będą oglądali. Na co możecie liczyć? Ogólnie duże jest zainteresowanie sportem w Jastrzębiu i tak jakby no, postaramy się zagrać jak najlepiej, ale rywale są dosyć silni, nie są tutaj z przypadku, więc myślę, że to będzie bardzo emocjonujący mecz. Dobrze, więc widzę, że jesteście gotowi. W takim razie przechodzimy do meczu, finał E-Pucharu Polski. I już widzimy przedmeczowe ustawienia. Jak zdążyliście zobaczyć, Jastrzębie ma swoje koszulki, Arka ma swoje koszulki, a komentować to spotkanie będzie Michał Zionson-Gryckiewicz. Witam cię, Michale. Witam bardzo serdecznie. Jesteśmy przed wielkim finałem, wielkie emocje, długa droga do finału dla obu ekip, dla Jastrzębia dłuższa. No i spotykamy się wreszcie w tym miejscu. Mam nadzieję, że będzie sporo emocji, sporo bramek, poziom najwyższy w Polsce, więc spodziewajmy się dobrego widowiska. Tym bardziej, że po półfinałach widzieliśmy, że jedna i druga drużyna umieją grać w PESA. Było bardzo dużo bramek i ja jestem ciekawy, czy któraś z tych drużyn znowu pokaże taką różnicę umiejętności, że ustrzeli rywalom 5-6 goli, czy może będzie to bardziej zbliżony pojedynek. Po lewej stronie Jastrzębie, po prawej Arka, no tutaj nie będzie problemów z rozróżnieniem drużyn, natomiast pamiętajmy, że to są reprezentacje Polski w takich samych formach, znaczy form tutaj nie ma, bo to jest eFootball Practice tryb, więc wszystko jest fair, a tylko mamy tutaj dokładkę wizualną. Dokładnie tak jak mówisz, wcześniejsze półfinały zakończyły się wynikami 9-3 dla Arki i 6-1 dla GKS-u, także tutaj oba kluby zdominowały rywali. Teraz akcja Jastrzębia, wyjaśnia to Filip Wójcik po stronie Arki, Jan i Filip Wójcikowie reprezentujący gdyński klub, po stronie GKS-u
koledzy, tak? Bo i Rombalto i Diego to są właśnie, znają się od lat, więc tutaj też są dobrze zgrani, pokazali już świetny poziom w poprzednich spotkaniach. No i zaczynamy od bramki Arki, długie podanie niecelne, przechwyt przez Rombalto, niebieski kursor nad głową, czerwony kursor Diego. Tak, tutaj widzimy, że Jastrzębie gra bardzo wysokim pressingiem. Póki co Arka ma problemy, żeby wyprowadzić piłkę ze swojej połowy. I zobaczmy, rzut rożny dla GKS-u. Tutaj Janciu, żółty kursor, podbiega, żeby może zablokować wrzutka. Przedłużenie, kto dojdzie do tej piłki? Robert Lewandowski tam się chyba poślizgnął, a może to był taki ekwilibrystyczny strzał. Teraz Arka próbuje wyjść, no to się nie udaje. Jastrzębie ponownie na połowie Gdynian. No tak, nie udało się tutaj zaskoczyć rywala, ale rzuty rożne w koopie to naprawdę dobra broń do strzelenia bramki i tutaj właśnie zgranie obu graczy jest kluczowe, bo można sporo bramek zdobyć po stałych fragmentach gry. Dokładnie, zgranie i komunikacja, krzyknąć ja wychodzę, graj do mnie, widzieliśmy takie bardzo fajne bramki, teraz wrzutka, czy będzie gol? Lewandowski strzela gola dla Jastrzębia! 1-0 Jastrzębie prowadzi, no tutaj wydaje mi się, że szanse przed tym finałem 50-50, bez skazania na żadną ze stron, no ale tutaj pokazuje Jastrzębie, że będzie od początku starało się postawić twarde warunki Arce. Kolejna bramka po wrzutce, którą możemy oglądać w Epucharze Polskim. Powiedz mi, Michale, ty masz duże doświadczenie jako graczy. Jak często te bramki z wrzutek padają w trybie 1-1, 2-2? Czy tutaj po prostu dzięki temu, że możesz kontrolować dwóch zawodników, te bramki padają częściej? Chociaż teraz Arka jest szansa. Zobaczmy, pole karne, ale są zablokowane. Tak, wracając do twojego pytania, wydaje mi się, że właśnie w trybie 2-2 jest to częściej kończone strzałem, kończone bramką, jednak 1-1 troszkę rzadziej te wrzutki dochodzą, no ale właśnie tutaj jest ten element zgrania, komunikacji. Teraz zobaczmy Arka w polu karnym, dobrze Rombalto ustawiony, więc podsumowując, tak, wydaje mi się, że w kopie jest to troszkę lepiej, łatwiej po prostu jest wykończyć tą akcję w tym trybie 2-2. Wracając na wirtualne boisko, zobaczmy Arka przy piłce przed polem karnym, zagranie do środka, jest strzał, ale obok bramki. Blisko, 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 teraz zielony kursor bodajże Filip, blisko okienka bramki GKS-u, przepraszam. No zobaczymy, odpowiedź Jastrzębia, świetnie Filip, na razie nad jego PSN-em pojawiają się czerwone paski, czyli według Konami jest najgorszy, tak? Ciężko powiedzieć, że najgorszy, ale ma najmniej nabitych punktów. Teraz zamieszanie, wyjaśnienie, od bramki Szczęsnego będzie rzut z autu dla Gdynian. Zobaczmy, no Arka próbuje strzelić bramkę wyrównującą, chcą to zrobić tak szybko, jak to będzie możliwe. No tutaj będzie troszkę ataku pozycyjnego, Jancio kręci w lewo, kręci w prawo, w końcu odrywa do kolegi. Było to ciężkie, no ale się bracia Wójcikowie przy tej piłce utrzymują i będą szukali takiej dziury, żeby zagrać pewnie prostopadłą piłkę w pole karne, ale póki co Jastrzębie się dobrze broni, teraz przejmuje, zobaczmy, czy będzie jakaś kontra. Tak, to jest właśnie typowe, że gracze Arki szukają dziur, tak jak wspomniałeś, spokojne budowanie akcji. Natomiast ustawienie Jastrzębia, bardzo ciekawe, fajnie się bronią w defensywie, nie ma gdzie tej piłki posłać. Widać, że skupienie obu zawodników jest na wysokim poziomie. Tak, i może się okazać, że tak jak w poprzednich meczach, w dwóch meczach było bardzo dużo bramek, ten mecz może być dosyć defensywny. Zobaczmy, Jastrzębie ponownie dobrze się broni, ale musi uważać, piłka wraca, prawa strona, będzie próba oddania strzału. Teraz Filip Wójcik, ale spalony. Tak, no to jest finał, nie zapominajmy, to jest wielki finał pierwszej edycji Pucharu Polski, organizowanego przez PZPN, więc tutaj na pewno emocje są wysokie i zawodnicy mega skupieni są na właśnie wygraniu tego prestiżowego spotkania. Nie ma miejsca na błędy, na razie jeden błąd wykorzystany przez GKS. Misternie budowana akcja po prawej stronie Diego, podłącza się Bereszyńskim Rombalto, wrzutka znowu, pole karne i 2-0!
Diego, świetne podanie Ronbalto, 2-0 dla GKS-u Jastrzębie. Jak coś się udaje, graj to cały czas. Kolejna wrzutka i ponownie świetne wyjście do piłki. Jastrzębie prowadzi teraz też wrzutką. Arka próbowała strzelić bramkę kontaktową, ale to jest bardzo dobry wynik dla GKS-u i tutaj może być bardzo ciekawie. Zobaczmy kolejny atak. Piłka do Ronbalto, utrzymuje się przy piłce. Krzyśkiem Piątkiem zagrań do środka, ale tam Piotr Zieliński sterowany przez Diego nie miał szans dojść do tej piłki. Znowu wrzutka, znowu bramka, tu już kończy się pierwsza połowa, szybko jakoś minęło to 45 wirtualnych minut, jeszcze szansa dla Arki. Lewa strona boiska, Jancio wbiega w pole karne, Jancio co zrobi, czy zakręci rywalem, na razie spokojnie, do wycofania do Filipa, pole karne, delikatna wrzutka, wyjaśnienie przez Ronbalto i mamy koniec pierwszej połowy. Dwa razy Lewandowski, dwa razy Jastrzębie, dwa razy wrzutka i 2-0 dla GKS-u. Zobaczmy, posiadanie piłki w miarę porówno, strzały na bramkę 2-1, jeden strzał niecelny Arki, więc to jest bardzo bliski mecz, tu widzimy formację, co możesz o nich, Michale, powiedzieć? Formacja Jastrzębia, ja się zaśmiałem, bo podobnie sami graliśmy z Nieświeciem właśnie w edycji Pucharu. Dokładnie ten Błaszczykowski na prawym skrzydle, taki osamotniony, ale on tam właśnie robił to, co do niego należało. Natomiast tutaj Janek pokazuje nam ustawienie wąskie, ale już właśnie widziałem wcześniej, że on płynnie zmienia te ustawienia, więc nie do końca musi być to prawdą, więc nie sugerowałbym się tym ustawieniem, które widzimy na ekranie. No na pewno druga bramka właśnie była wrzutka z prawej strony. Możliwe, że to Błaszczykowski wrzucał, więc jego Bereszyński pozycja... wrzucał. Bereszyński, jak tak? Pamiętam. Tak, podłączył się boczny obrońca. No tak, ale dwie wrzutki, dwie bramki. To jest ciekawe. Rozmawialiśmy o tym i tutaj mamy dwa strzały po stronie Jastrzębia i też dwie bramki. Dwa strzały celne i mamy właśnie prowadzenie GKS-u. Zobaczymy, jak zareaguje Arka. No są to świetni gracze, więc tutaj pewnie chwila komunikacji. Muszą rzucić się do przodu, żeby trochę zacząć odrabiać straty. Tak, a oni bardzo dużo się komunikowali w poprzednich spotkaniach. Są na łączach, dużo komentują tego, co się dzieje na boisku i tego, jak mają grać. Zobaczmy Jastrzębie teraz przy piłce, czy rozpocznie golem drugą połowę. Zagranie do Ronbalto, ale tutaj nie skontrolował dobrze Piotra Zielińskiego, traci piłkę i może teraz kontra. Zobaczmy, musi Arka przyspieszyć, bo jak Jastrzębie wróci i postawi, chociaż teraz zobaczmy, Jancio w polu karnym, to musi być gol. Zobaczmy, aj! Ronbalto Bednarkiem zablokował ten strzał. Błąd tutaj Diego, niewykorzystany przez Janka, trochę długo zwlekał z decyzją, sam do końca chyba nie wiedział, jak ma się zachować, wybrał strzał, który mógł się udać, ale fajnie tutaj sukurs obrońca przyszedł i wybija tą piłkę zmierzającą gdzieś tam, może w okolice spojenia słupka z poprzeczką bramki Jastrzębia. Teraz Diego dobrze nabiegł, tutaj właśnie te rzuty rożne, ostro bite, to taka broń w PES-ie, która często się sprawdza. No właśnie, mieliśmy teraz okazję zobaczyć, że wcale nie było to łatwe zagranie. Teraz Arka tutaj przycisnęła, no chcą strzelić tą bramkę jak najszybciej i zobaczmy, wrzutka w pole karne, ta piłka przeszła przez pierwszego obrońcę, ale drugi już to piłkę wykopał jak najdalej. Lewandowski utrzyma się przy piłce. Nie, ponownie Arka w natarciu. Zobaczmy, bardzo ciekawe spotkanie. Teraz zawodnicy w żółtych trykotach dominują. Zobaczmy, czy będzie oddanie strzału. Zablokowany jeszcze tutaj, musi bramkarz uważać. Na szczęście dla Jastrzębia nie ma gola. Ale tu Ronbalto pokazał nerwy, bo zagrywać w tej sytuacji... Oj, brzydki faul od tyłu. Będzie żółta, nie, no na pewno żółta, ale może i czerwona kartka. Zobaczymy. Jak się skończy, raczej żółta. No tak, właśnie, to jest PS. PS nie daje czerwonych kartek za takie sytuacje. Ale wracając do mojej poprzedniej myśli, tutaj Ronbalto nerwy ma na wodzy, bo podał w takiej sytuacji do bramkarza, który szybko wybił piłkę. Akcja znowu wrzutka, ale tym razem Arka poradziła sobie z tym zagraniem. Natomiast po takich atakach Arki ponownie Jastrzębie, mocne zagranie po ziemi, tam nawet Piotr Zieliński wyskoczył do piłki, ale została ona zagrana po ziemi, więc chyba się nie zorientował. Ponownie Jastrzębie, piłka wraca na połowę Arki i teraz kontra. Zobaczmy, może ta kontra da im bramkę. Jancio biegnie samotnie, jego kolega tam się nie ustawił. Jancio zagrywa do środka, czy dojdzie do tej piłki? Filip nie. Jego brat w zasadzie, tutaj dobra akcja Arki, nieudana, szczęście przy Jastrzębiu cały czas,
Spójrzmy, jak teraz zagra Jastrzębie. Jest długa piłka, manualem posłana, ale przejmuje Filip do Janka. Janek do Filipa, Filip do Janka znowu. I teraz będzie wrzutka z kolei dla Arki. Świetne zachowanie Rombalto i długa piłka. No zobaczymy, czy tak będzie grał Jastrzębie, czy będzie tylko broniło i wybijało piłkę i czekało na kontry. Na razie to Arka musi ostro zaatakować. No, wydaje się, że właśnie po tych kontrach Arka stwarza dużo większe zagrożenie niż wtedy, kiedy grają atakiem pozycyjnym, więc może się okazać, o teraz ponownie faul, chyba tutaj zawodnicy Arki są zdenerwowani. No i zobaczymy, no jeżeli Jastrzębie będzie dalej atakowało, no to może się w końcu na taką kontrę nadziać. Jeżeli natomiast Arka będzie budowała powoli swój atak, no to wtedy na pewno zawodnikom GKS-u łatwiej się będzie bronić, a to jest jeszcze dobry wynik, chociaż pamiętajmy, w polskiej piłce bardzo popularne jest powiedzenie, że 2-0 to bardzo niebezpieczny wynik. Czy tak się okaże tutaj na wirtualnej murawie? Zobaczymy, jakieś zmiany wchodzą zawodnicy z pełnym paskiem kondycji. Tak, ale te 2-0 w PES-ie też jest bardzo niebezpieczne. Istnieje coś takiego jak momentum, czyli jeżeli napoczniesz rywala, to gra delikatnie ci pomaga wtedy dogonić go i często tak jest właśnie, że prowadzisz 2-0, niby jest spokojnie, pada bramka na 2-1, zaczyna się nerwówka, a to jest, przypominam cały czas, to jest finał turnieju E-Puchar Polski, więc emocje grają tutaj naprawdę dużą rolę. Sam wiem po sobie, jak stresowałem się w tych pierwszych rundach. To jest zupełnie co innego, gdy grasz z kolegą, reprezentujesz klub i są oczekiwania jakieś wobec ciebie, więc na pewno tutaj wiele zagrań będzie nerwowych i kto wytrzyma tą próbę nerwów, ten wygra finał. Pamiętajmy, że to jest dwumecz, więc tu jeszcze Arka ma o co grać. Teraz Jancio, zobaczmy, obok niego Rombalto sterujący Bednarkiem. Jest, to jest bramka dla Arki, dokładnie 2-1. I tu jeszcze pokazują, idziemy szybko, szybko. Krzysztof Piątek bodajże chce tutaj rozpocząć jak najszybciej, żeby jeszcze może strzelić drugą bramkę dla Arki Gdynia. Dobra kontra Arki, nie było czasu na pistolety Krzysztofa Piątka, bo zabieramy piłkę i jedziemy z powrotem, 2-1. Zobaczymy, jak teraz nerwowo trochę Jastrzębie, fajnie podeszła Arka. Będą mieli swoje 5 minut, czy je wykorzystają? No zobaczymy. Tutaj pojawił się na boisku Szymański, widzę w GKS-ie, bardzo ciekawy gracz, jeżeli chodzi o ten tryb właśnie zbalansowany practice. Osobiście bardzo lubię nim grać. Zobaczymy, jak Arka rozwiąże tą akcję. Filip Wójcik przy piłce podaje do Janka. Jancio w polu karnym już. Filip, czy strzela, broni, szczęsny, będzie dobitka, nie, Rombalto notuje kolejne wybicie, no ale widzimy, już Arka bliższa drugiej bramki. No, poczuli krew, udało się strzelić bramkę kontaktową. Jeżeli się uda dosyć szybko strzelić tą drugą, to na pewno ten drugi mecz będzie nie tyle co ciekawszy, ale też dla nich na pewno spokojniejszy, tak? Mogą wrócić z dalekiej podróży, przegrywali 0-2, ale teraz Lewandowski w barwach Jastrzębia, zagranie Dominika, tam Diego próbował dożyć tej piłki, natomiast to mu się nie udało. Długie wybicie, zobaczmy, kto przejmie piłkę po główce, póki co Jastrzębie, i zobaczmy, czy oni teraz będą atakowali po bramkę numer 3, czy raczej będą chcieli doprowadzić do końca to spotkanie, żeby jeszcze na spokojnie przegadać taktykę na rewanż. No właśnie tutaj Rombalto miał chwilę taką, która bardzo mi się spodobała, że, przepraszam, bo teraz odebranie piłki, jest Diego, podaje, no i nic z tego nie wyszło. Rombalto pochwaliłem, że zaczął szanować piłkę, a po czym posłał mocne podanie do przodu, więc myślałem, że będzie je rozgrywał bardziej długo, natomiast teraz akcja dla... Ależ Glik tutaj niczym przed mundialem przewrotką próbował zdobyć bramkę na 3-1. Nic się nie stało, na szczęście kontuzji nie ma, ale bramki też nie ma. No też tak pomyślałem, jak Glik to zrobił. No niestety dla Jastrzębia nie strzelił bramki, nie trafił dobrze w tą piłkę. Zobaczmy teraz, daleka wrzutka na główkę Milika. Lewandowski, czy będzie strzał? Starał się odwrócić, ale Arkowcy tam trzech na niego nacierało. Zdążyli to zablokować. Teraz dobry pressing, dobre przejęcie piłki. Zobaczmy Milik. No to powinien strzał być. Oj, czy będzie karny? Szymański tam się przewrócił, nie ma ale karnego, nie ma, bez. Nie ma.
Ale właśnie powiem ci, Jarek, że mówiłeś, że strzał powinien być, a mi się wydaje, że bardzo fajnie właśnie Ronbalto się zachował, zablokował swoim ciałem rywala z tyłu, więc robił sobie tą przestrzeń i wtedy właśnie w tą przestrzeń wchodził Diego. Fajne zagranie, takie detale tutaj pesowe po stronie właśnie Jastrzębia, no i doświadczenie Ronbalto tutaj pokazał skilla. Kończy się ten mecz, 2-1 wygrywają gracze w zielonych koszulkach. Zobaczymy, jak będzie w drugim meczu. I witamy z powrotem. Widzimy tutaj jedenastki, które wystawiają oba kluby. Co ciekawe, w bramce Arki Fabiański. Widzimy również Jędrzejczyka. No już nam zgasł ekran, ale tak trochę to były zmiany takie, powiedzmy, niestandardowe, no bo Jędrzejczyk w pierwszym składzie reprezentacji Polski. No chyba już nieaktualne, jak sądzisz, Jarek? No, nie do końca. Tu jeszcze nowy trener, wszystko się może zmienić, nowe rozdanie może być. Jeszcze nie widzieliśmy pierwszego meczu i Paulo Sousa może nas wszystkich po prostu zaskoczyć. Nie to, że ja mam jakieś inne informacje, ale wydaje mi się, że wszyscy ci piłkarze tak naprawdę mają tabula rasę, czystą kartę i każdy, kto na tych ostatnich meczach się gdzieś w tej kadrze pojawiał, może jeszcze w niej zagrać. Zobaczymy. Jastrzębie, zielone koszulki, Arka, żółte trykoty i jedziemy z rewanżem. 2-1 po pierwszym spotkaniu prowadzą zawodnicy GKS-u. Tak, bliżej pierwszego historycznego triumfu w E-Pucharze. Jak na razie Jastrzębie mają delikatny handicap jednej bramki. Zobaczymy, co na to Arka musi ruszyć do ataku, budować swoje akcje i nie popełniać błędów, bo popełniła ich więcej, jak widzimy po wyniku. Teraz świetne przejęcie. Jancio do Filipa, pusta bramka w zasadzie. 1-0 dla Arki. Filip Wójcik. I już mamy wyrównanie w dwumeczu 2-2. No świetnie się rozpoczął ten mecz dla Gdynian. Zobaczymy, co na to Ronbalto i Diego. 5 minut potrzebowali na wirtualnym zegarze, żeby doprowadzić do remisu. Świetnie się rozpoczyna ten rewanż. Będą duże emocje. Tak naprawdę tutaj wszystko jest już jak na początku. Ktoś musi strzelić bramkę, ale zobaczmy, czy będzie szybka riposta. I jest! Bramka, Krzysztof Piątek, Jastrzębie strzela, szybka riposta i ponownie prowadzenie jedną bramką. Ależ mamy niczym w boksie, cios za cios, 1-1, Ronbalto tutaj odpowiedział Arce, zobaczymy co dalej, jeżeli będą takie grzmoty, no to szykuje nam się fantastyczne drugie spotkanie i zamknięcie tym samym finału, zobaczymy co dalej, jak Arka odpowie, no teraz musi znowu strzelić gola, bo była delikatna przewaga tej jednej bramki na 1-0, od razu odpowiedziało Jastrzębie właśnie przez Ronbalto, teraz spokojnie Diego przy piłce, wycofanie do Ronbalto i ten z powrotem do Diego, o dziwo. Mam wrażenie, że tak jak w prawdziwej piłce, Arka po tym remisie się lekko rozluźniła, a Jastrzębie tutaj podrażnione szybko zaatakowało, kiko w gol poleciał i teraz zobaczmy, czy będzie druga bramka, jest Zieliński do środka, oj tutaj, czy ta piłka jeszcze gdzieś tu wpadnie, co tu się dzieje? To było zabawne, ale cało wyszli z gracze Arki. Zobaczymy, widać, że tu zapinamy pasy, nie ma czasu na nic. Jedziemy akcja za akcję. Kto okaże się silniejszy? Na razie remisowo. Ronbalto do Diego, prawa strona, Błaszczykowski. Może będą jakieś wrzutki, które dadzą bramkę. Widzimy, Jancio zmienia ustawienie. To jest to, co wcześniej mówiłem, że tutaj płynnie będzie przechodził z jednej strategii na drugą. Walka, Ronbalto przy piłce już uruchamia Diego, prawa strona boiska. Błaszczykowski, dośrodkowanie, jest Ronbalto. Piłka nie ucieka i tutaj jeszcze Filip wybija dla pewności na rzut rożny. I rzut rożny dla GKS-u, Ronbalto. Tak, widzieliśmy z różnych bramki, ponownie zablokowana ta wrzutka. Tutaj za każdym razem pewnie zawodnikarki będzie podbiegał w okolicę narożnika boiska. Zobaczmy, tam już Lewandowski wbiega, tak? Tutaj będzie jakiś secret tactics, można powiedzieć. Zobaczmy.
Wrzutka na Diego, przedłużenie zapewne do Runbaltu, tak, nie wyszło, bo tutaj Diego wrzucał i sterował jeszcze glikiem dodatkowo, więc można zobaczyć, co będzie robił tak naprawdę ten gracz. Długa piłka, znowu wybija Janek, Runbalto w polu karnym, jeszcze Runbalto i mamy 2-1, nie ma spalonego, Jastrzębie znowu prowadzi, odbijanka taka w polu karnym, 2-1, znów Runbalto, Piątek 2-1. 4-2 w dwumeczu, no Jastrzębie idzie po swoje, zobaczymy jak teraz zareaguje Arka Gdynia, na pewno wiedzą, że tu już muszą troszkę bardziej przeatakować, to dopiero 25 minuta, już 3 bramki na naszym wirtualnym scoreboardzie, zobaczmy kto tu teraz będzie miał inicjatywę, no Arka powinna ją przejąć, ale zobaczymy czy Jastrzębie tutaj będzie się broniło, czy też będzie atakowało, póki co trener Engel mógłby się cieszyć, bo to po prostu jest futbol na tak. Teraz może być kontra ze strony Jastrzębia. Kuba Błaszczykowski. Miałem okazję kiedyś właśnie rozmawiać z trenerem Engelem. No może to jest człowiek encyklopedia, może o futbolu rozmawiać wiele, bo jechaliśmy z Wałbrzycha do Warszawy, więc z tego czasu mieliśmy trochę, ale teraz wrzutka znowu do Runbalto. Widzimy, te wrzutki dochodzą i to jest dobra broń, jeżeli chodzi o ten finał. Dokładnie, tam gdzieś powinien być Bednarek w obronie, on jest wysoki, mógłby je blokować, ale widzimy, że Jastrzębie lubi taki sposób na rozgrywanie akcji. Kilka tych wrzutek dochodziło, stwarzają zagrożenie. Zobaczmy, co teraz wymyśli Arka Gdynia. Już takiego dużego pressingu ze strony Jastrzębia nie ma, czekają na swojej połowie. Teraz była próba przejęcia podania, zobaczmy, coraz bliżej pola karnego Arka. Tutaj właśnie w ciekawe ustawienie, bo był Janek, który teraz jeszcze z piłką tańczy. No i nie ma bramki, nie ma karnego, będzie rzut rożny. Spójrzmy na tą sytuację, właśnie trzech graczy od razu dopada do gracza Arki. Pressing niesamowity, Jastrzębie będzie grało, podejrzewam teraz bardzo mądrze w obronie. Liczyło na kontry, zobaczmy ten rzut rożny. Wypiąstkowanie Szczęsnego, będzie jeszcze jeden. No Jastrzębie ma swoje tak naprawdę, już tylko to utrzymać. I ewentualnie jeszcze może raz ukuć rywala. Nie muszą się śpieszyć, szanować piłkę trzeba, patrzeć co robi kolega z drużyny i nie robić głupich błędów i powinno być dobrze. Tak, natomiast to jest wciąż końcówka pierwszej połowy, więc tu jeszcze Arka na pewno będzie miała dużo okazji, chociaż teraz zobaczmy kto tą piłkę w środku pola przejmie. Tam jeszcze jeden zawodnik Jastrzębia protestował, że powinien być faul. Zobaczmy. Piłka do Janka, ale nie opanował. Ale znów, Jarek, znów te długie podanie, tak? Dokładnie. Te wrzutki jednak są dobre, jeżeli chcecie grać na najwyższym poziomie w koopie. Trzeba grać na wrzutki. Dokładnie. Tutaj L1 plus trójkąt może być dobrą bronią. Teraz spójrzmy, przebijanka. Znowu taka niebezpieczna sytuacja. Aj, Filip teraz pewnie za bardzo... Nie spodziewał się tej piłki i gdzieś ten przycisk był wciśnięty, nie ten co trzeba, bo była dobra sytuacja ze strzału, a tak było niecelne podanie. 2-1, kończy się ta pierwsza połowa, dwa strzały znowu, tak samo jak w poprzedniej. Dwa strzały, dwa celne, dwie bramki dla Jastrzębia. Arka zaczęła ten mecz z wysokiego C, a potem do głosu doszedł GKS. Idealne posiadanie piłki, 50-50, bardzo wyrównane spotkanie. Zobaczmy, czy już w połowie meczu będą jakieś zmiany. No tak, zdaje się, że tak, Milik wchodzi. Tak. Wchodzi Krzysztof Piątek. Piątek wchodzi, tak, dokładnie u Arki. Stracili chłopaki cierpliwość do Milika. No i kogo widzimy? Szymańskiego też od razu. Także ciekawe zagranie Arki. Tutaj widzę, że Runbalto ustawia mark settings, czyli krycie takie indywidualne na plaster. Zobaczymy, czy się to przyda. W kopie to może być różnie, nie do końca może się to sprawdzić. No ale to jest już tak naprawdę, dzieli ich 45 wirtualnych minut od zwycięstwa w wielkim finale, więc tutaj nerwy na wodzy, chłodna głowa, czytanie gry rywala i chirurgiczna precyzja w wykańczaniu akcji. I będzie
prawdopodobnie zwycięstwo, bo mają przewagę dwóch bramek. Dokładnie, na pewno Arka będzie walczyła. Ja jeszcze przypomnę, że gramy w trybie eFootball Practice, stąd niekiedy wyższe statystyki wśród polskich zawodników, ale też nie ma form, więc tutaj wszyscy mają te same warunki do gry i tylko to, co pokazujesz na padzie, te umiejętności, które pokazujesz w tym meczu, decydują o tym, kto wygra. Nie ma żadnego aspektu szczęścia. Arka Gdynia muszą strzelić dwie bramki, żeby doprowadzić do remisu w meczu i zaczynają Jan i Filip Wójcikowie. Znowu mamy centry, ale Rombal to czyta, chociaż nie do końca dobre zagranie. Teraz Arka wysoko, bardzo podeszła pod Jastrzębie, ale ci wychodzą obronną ręką. Zieliński, długie znowu podanie, o dziwo, do Diego. Diego dobrze zgrywa, ale jednak nie do końca. Teraz zamieszanie, Rombal to przy piłce, podaje, strata od bramki Arka. Tak samo Jastrzębie było zaskoczone, jak i Arka, że ta piłka wróciła do Lewandowskiego i tam nie do końca chyba wiedział zawodnik Jastrzębia, co z tą piłką powinien zrobić. Stracił, teraz będzie szansa dla Arki, ale zobaczmy, ile tych defensorów w zielonych trykotach jest i atakuje piłkę. No ewidentnie tutaj Jastrzębie będzie się fokusowało na tym, żeby tej bramki nie stracić. Może teraz wrzutka w pole karne. Ponownie ta piłka tam wraca. Duże zamieszanie i wielka ściana GKS-u, która po prostu ma jeden cel. Zatrzymać piłkę przed bramką. Dokładnie tak jest i to jest słuszne zagranie, bo jeżeli gra się naprzeciwko takim rywalom jak Janek i Filip, no to trzeba tak robić. Prowadzi GKS 2-0, trzeba ten wynik dowieść do końca. I tutaj chyba jedyną słuszną drogą dla Arki są te właśnie zabójcze wrzutki. Ewentualnie można troszkę jeszcze rozciągnąć grę na skrzydła, spróbować może z tych sektorów wrzucać piłkę, bo środek jest bardzo gęsty i tutaj póki co Ron Balto i Diego bardzo dobrze czytają grę rywali. Od początku drugiej połowy posiadanie wzrosło o 5% na rzecz Arki. No na razie nie dało to im bramki, ale to pokazuje, że na pewno będą walczyć. Teraz szansa dla Jastrzębia, piłka za linię obrony, ale Piątek nie miał szans dojść do tej piłki. Już długa piłka z powrotem w kierunku pola karnego GKS-u. Arka musi rzucić wszystkie siły do ataku, ale tutaj Rombalto i Diego no chyba nie pozwolą zrobić sobie krzywdy, bo grają na razie bardzo mądrze. Teraz akcja właśnie Diego przy piłce, traci ją. Przy Filip z Diego walczy, podanie do Janka. Janek szybko uruchamia Filipa. Zobaczmy ten atak, jak się rozwinie. Tutaj walka w środku pola. Widać o każdy centymetr, każde źdźbło trawy. Teraz będzie szansa. Wychodzi Ron Balto, wysokość pola karnego. Trochę się wybił z toru biegu i ten strzał nie mógł zagrozić Arce. No tak, odchodził od bramki coraz ostrzejszy kąt i to zagrożenie malało, tak naprawdę musiałby być idealny strzał, żeby móc strzelić bramkę. Wciąż dwie bramki przewagi Jastrzębia, teraz daleka piłka ponownie na napastnika w barwach Jastrzębia. Diego tutaj próbuje to zablokować. Widzimy, że obie drużyny kliknęły pauzę, ale tak naprawdę piłka jeszcze nie opuściła boiska. Obie drużyny chcą coś zmienić w ustawieniu, no Arka to w ogóle się nie dziwię, trzeba atakować i teraz właśnie zrobił to gracz GKS-u, wybił ją po prostu na aut, żeby pewnie zmienić ustawienie, może dokonać jakichś zmian. Widzimy Milik za piątka, co zrobi Bartek Bałdyś z obroną. Tak, cofa Klicha jako DMF, będzie teraz występował i spójrzmy po prawej stronie ekranu. Arka ustawia się w taki sposób, czterech napastników. No zobaczymy, czy to jeszcze coś da. Nie ma w ogóle na co czekać, trzeba atakować. Nie wiem, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby ewentualnie jeszcze zdjęcie jakiegoś obrońcy kosztem chociażby Kędziora albo Rybusa na AMF-ie albo gdzieś wyżej. Widzę, że Klich teraz jest ustawiony jako centralny pomocnik, a Ron Balto zmienia defensywnego pomocnika. Tak, tu widzimy już wyższą technikę ustawień taktycznych, no ale Ron Balto to jest jeden z najbardziej doświadczonych, aktywnych graczy na polskiej scenie. On jeszcze w latach 2001-2002 zdobywał tytuły wicemistrza Polski, więc możecie sobie wyobrazić, od kiedy on w tego PES-a gra i jakie ma doświadczenie. Tak długo gra, jak długa jest jego broda. No tutaj, tak jak powiedziałeś, bardzo doświadczony gracz, wie co robi. Niejednego pada połamał na PES-ie, więc dokładnie wie, jak dowieść ten finał do końca, żeby go wygrać po prostu. Teraz znowu będzie długie podanie do Błaszczykowskiego, ale jeden trójkąt posłany na prawą stronę. Błaszczykowski niedokładnie.
Teraz Arka, zobaczmy, no musi atakować, ma teraz czterech napastników i to jest idealny moment, żeby jakieś bramki strzelić, ale też Jastrzębie, no będzie się bardzo dobrze broniło. Na razie w tym wewnętrznym pojedynku reprezentantów to Bartłomiej Bałdyś, czyli Ron Balto, prowadzi. Jancio póki co przegrywa, ale teraz właśnie on wrzuca do Filipa tutaj czterech, pięciu nie zawodników Jastrzębia się rzucili na tą piłkę. To jest dwa razy, powiedziałbym, gegenpress, szkoła Jurgena Kloppa. Nie ma miejsca na nic, w polu karnym nie istnieje takie coś jak wolna przestrzeń, dlatego Arka ma arcytrudne zadanie. Świetnie, teraz jego przeczytał, to trochę deprymuje rywala, kiedy w taki sposób tracisz piłkę. Teraz Milik świeży, ma pełny zapas siły. Milik, Ron Balto, on umie się zastawić, on umie poholować piłkę, dobiega do końca, no traci ją, ale skradł cenne sekundy, 80. minuta. No Arka musi teraz naprawdę wszystko do przodu rzucić, całe swoje siły, aby zdobyć bramkę. No to jest ostatni moment, bo nawet jak ta bramka padnie, to wtedy już ze strony Jastrzębia będzie jeden wielki autobus, jak w dawnej szkole José Mourinho. Zobaczmy Arka na prawą stronę, Jancio wrzuca w pole karne, ale tutaj Bednarek główką do bramkarza. Świetne zagranie, właśnie doświadczenie. Po co wybijać do przodu, kiedy spokojnie możesz zagrać głową do bramkarza, skrasz kolejne sekundy. Mega ciężkie zadanie przed Arką. Bardzo mądra gra Jastrzębia. No, 85. minuta na wirtualnym segarze to już dosłownie kilkadziesiąt sekund i będzie koniec tego finału. Pierwszego finału E-Pucharu Polski w grze i Football PS 2021. I chyba można już powiedzieć, że nic nie zabierze tego zwycięstwa i GKS Jastrzębie zostanie pierwszym historycznym zwycięzcą tego pucharu. Jeszcze poczekajmy, jeszcze jest parę minut. To jest piłka nożna, nawet wydaje się wirtualną mogą się dziać cuda, ale chyba nie tym razem, bo cały czas przy piłce GKS. Tak, to już frustracja, już ślizgi ze strony Arki. Oni wiedzą, że przegrali, grali bardzo dobre spotkanie i tak naprawdę to mogło pójść w obie strony. To nie było takiej jednej wielkiej przewagi ze strony Jastrzębia, ale grali po prostu inteligentnie. Może właśnie to doświadczenie. 91. minuta, jedna minuta dodatkowego czasu gry i tu już nic się nie stanie. To GKS Jastrzębie będzie zwycięzcą E-Pucharu Polski. Czekamy na końcowy gwizdek. Za chwilę sędzia to zakończy. Jeszcze sekunda, ale już właśnie w tym momencie możemy to, Jarek, chyba razem powiedzieć. GKS Jastrzębie zwycięzcą Pucharu Polski. Brawo! Świetny finał, widać było naprawdę wysoki, najwyższy poziom, jeżeli chodzi o Co-opa w Polsce. I teraz na gorąco opinie zawodników, przenosimy się do studia. Poznaliśmy wygranych, poznaliśmy też przegranych. W takim razie jedno pytanie do Arki. Filip, gdybyś mógł powtórzyć to spotkanie, czy zrobiłbyś coś innego, coś, co mogłoby zamienić wynik tego spotkania i żebyście to wy wygrali? To, że będą ciężkie spotkania, to tego się spodziewaliśmy i gratulacje dla Ron Balto i Diego, bo zagrali kapitalnie, naprawdę kapitalne zawody. Fakt faktem, to nie był mój dzień ani mojego brata, zagraliśmy koszmarnie w defensywie, co nam się... To było defensywnie nasze najgorsze spotkania, dwa przez cały ten turniej i się akurat złożyło, że da finał, ale świetnie się bronili. Jastrzębie teraz mówię oczywiście, świetnie się bronili. Czy zagrałbym inaczej? Może, ale nie wiem, czy efekt byłby inny, bo naprawdę tutaj rywale postawili wysoko poprzeczkę i zasłużenie wygrali oba spotkania, moim zdaniem. Dobrze, w takim razie czas na zwycięzców GKS Jastrzębie. Panowie, gratulacje na gorąco. Co się stało w tym meczu? No, mecz był bardzo zacięty. Udało nam się wprowadzić nawet 2-0 w pierwszym meczu i to chyba były dwie bramki po wrzutkach. Później w miarę mądrze się broniliśmy. Mieliśmy kilka sytuacji jeszcze bramkowych, ale no, zepsuliśmy niestety. Rywal strzelił nam bramkę na 2-1 w drugim meczu. Staraliśmy się nie popełniać głupich błędów, co się udało. Strzeliliśmy dwie bramki i dowiedzieliśmy dwubramkowe prowadzenie do końca. Bartek, jeszcze jedno pytanie do ciebie, bo wygrałeś taką wewnętrzną rywalizację w reprezentacji. Czy teraz będą jakieś koleżeńskie szpileczki w kierunku Jancia? Znaczy, ja myślę, że to jest zdrowa rywalizacja. Tak jak w sporcie, na pewno będą jakieś tam przytyki przez jakiś czas, bo to jest normalne, tak jak i w każdej innej dyscyplinie, czy nawet jak piłkarze na treningu sobie siatki zakładają, później z tego się śmieją, więc myślę, że to takie bardziej
koleżeńskie niż złośliwe, ale zawsze to jest jakiś temat do rozmów wewnętrznych w kadrze. No i ostatnie pytanie, skoro wygraliście, to zakładam, że w kolejnych rozgrywkach w barwach GKS-u Jastrzębie zobaczymy takie same duo, prawda? Myślę, że tak. Wygranego składu się nie zmienia, jak to klasyk mówi. Gramy z Bartkiem już bardzo długo, te 2 na 2, już myślę od PES-a 9. Zaczęliśmy razem grać na turniejach i to wyglądało bardzo dobrze, chyba że wszystkie turnieje wygraliśmy, jakie były 2 na 2. Tamte części PES-a, 9, 10, 11 podejrzewam. Później i teraz wróciliśmy do 21 właśnie grając wspólnie i myślę, że to jest dobry kierunek na to, żeby jeszcze bardziej rozwijać się i zgrywać, bo można. Jeszcze lepiej grać na pewno. Dobrze, to by było na tyle. Poznaliśmy zwycięzcę E-Pucharu Polski w PES 2021 GKS Jastrzębie. To by było na tyle. Dziękuję.